Cześć kochani, mam nadzieję, że macie się wszyscy dobrze, jesteście zdrowi. Zapraszam Was na nowy filmik, a w nim coś nowego. Znalazłam na Instagramie jakiś tam wynalazek, o którym za chwilę Wam opowiem więcej, dlatego że Instagram ostatnio to kopalnia jakichś różnych dziwnych rzeczy, bardziej i mniej przydatnych, także zapraszam Was do kontynuowania filmiku. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, witam Cię, mam na imię Joanna, Joaśka testuje i zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Też kciuka w górę, jeżeli spodoba Ci się materiał, który dla Ciebie wykonałam. Także lecimy dalej. Dobra, co ja mam tutaj dla Ciebie, drogi widzu? A tak, przeszukując ostatnio Instagram z jakimiś różnymi filmikami, natknęłam się na serię różnych reklam. Ogólnie mam wrażenie, że ktoś mnie chyba podsłuchuje, bo temat depilacji, skutecznej depilacji, przewijał się u mnie dosyć często i to było raczej na zasadzie gdzieś wyszukiwania tego przez Google, troszeczkę przez Facebook, YouTube, tak? I w tym momencie Instagram wyszedł mi naprzeciw z moimi potrzebami i co mi wywalił? Wywalił mi, a mianowicie to. Jest to Lazy Skin IPL Hair Removal. I co my tutaj mamy w tym cud pudełku? Jest to laser IPL do usuwania włosów. Znaczy się, i teraz Wam wytłumaczę dokładnie, na czym to polega. To nie jest tak, że użyjemy tego raz i mamy koniec z goleniem się. Tak dobrze to kuśwa nie ma. Niestety, aż tak dobrze to nie jest. Trzeba użyć tego zdecydowanie więcej razy. Jest to rozciągnięte w czasie, ale to jest po prostu bardzo podobna procedura z tą, którą jakby mamy w momencie, kiedy udajemy się do salonu kosmetycznego i korzystamy z laserowego usuwania włosów. Jak wygląda przy tym urządzeniu to? Wygląda to bardzo podobnie jak przy tej procedurze właśnie, którą używamy w salonach kosmetycznych, czyli musimy ogolić najpierw włosy z miejsc, w których chcemy się ich pozbyć. Następnie naświetlamy światłem lasera, właśnie tego IPL, miejsca, z których chcemy jakby usuwać nasze włosy. To nie jest też na zasadzie takiej, że usuwamy je właśnie od jednego pstryknięcia i jest już po sprawie. To tak nie działa. To jest proces długotrwały. Na początku, przy każdorazowym naświetleniu, raz w tygodniu, zaznaczam, że to robimy tylko raz w tygodniu, dlatego że nasza skóra i jakby ten mieszek włosowy, cebulka włosa, to wszystko musi mieć czas jakby na osłabienie go i zregenerowanie się jednocześnie, dlatego że nasza skóra musi się mieć czas regenerować, a mieszek włosowy, który został jakby uderzony tym światłem lasera, musi mieć czas jakby na takie obumieranie, czyli tego procesu nie da się przyspieszyć, jeżeli będziemy po prostu często strzelać w ciągu tygodnia w te miejsca. Owszem, można wykonać całość dwa razy nawet w tygodniu, to nie jest jakieś przeciwwskazanie większe, ale nie będziecie widzieli jakichś większych efektów, bo to potrzebuje jednak czasu. I tak, pokażę Wam po prostu, jak wygląda też i to urządzenie. Już otwieram pudełeczko. I tak. Pierwsza rzecz, mamy karteczkę, to jest instrukcja obsługi całego tego urządzenia, jego specyfikacja, zalecenia i przeciwwskazania i warto naprawdę to przeczytać, dlatego że tu są ujęte wszystkie informacje, które są Wam potrzebne. Poza tym przed zakupem oczywiście te wszystkie informacje są ujęte na stronie producenta, więc to nie jest na zasadzie, że najpierw kupcie produkt, a dopiero zacznijcie czytać, nie? No. Tutaj jest to dokładnie wszystko opisane. Tu
jest po prostu specyfikacja całego urządzenia, jaka lampa wchodzi w skład, jakiej mocy jest to też lampa. Tu mamy przeciwwskazania i do jakich typów skóry, do jakich typów karnacji jest to przeznaczone i przy którym typie karnacji jakby będziemy widzieli w ogóle efekty tego. Ten najciemniejszy jest, jak widzicie, zaznaczony od razu X-em, dlatego że przy najciemniejszym jakby kolorze skóry musi być różnica pomiędzy włosem, kolorem włosa i kolorem skóry. Jeżeli włos i kolor skóry będą w identycznym kolorze, efekt nie będzie żaden. Tu jest także podziękowanie od marki Lazy Skin za zakupienie ich sprzętu. I proszę oczywiście o, wiecie, oznaczenie ich w poście pod zdjęciem, jeżeli to zakupicie. Tak prezentuje się urządzenie. Już Wam pokazuję. To jest całe urządzenie. Ono oczywiście jest ładowane, czyli ono jest pod napięciem stałym. I tu jest zasilacz z kablem. To urządzenie tutaj ma laser. Laser ma czujnik. To nie jest na zasadzie, że tu przyciskacie, bo to jest przycisk, tak? Tak jak słyszycie. Jedno przyciśnięcie, jeden strzał. Jeżeli przytrzymacie to dłużej i później puścicie, ale będzie nadal przytknięte do Waszej skóry, strzał będzie szedł po prostu za strzałem. Pamiętajcie, że przy takiego typu urządzeniu ważne jest, żeby ta część miejsca, w którym będziecie to robili, tak, żeby przesuwać się kawałek po kawałku, żeby po prostu naświetlić każdy najmniejszy cal Waszej skóry, Waszego ciała, dlatego że później mogą być takie placki, w tym miejscu nie odrasta, ale w tym miejscu odrasta. Poza tym, tu jest włącznik. W momencie, kiedy urządzenie jest podłączone do napięcia, lampka pali się na zielono. Przyciskając to urządzenie, odpalamy je. Tu macie jakby stopnie nasilenia tych strzałów. Jest to skala pięciostopniowa, czyli mamy tutaj 5 diod, które pokazują nam, na którym stopniu będziemy. Ja próbowałam od pierwszego i to jest też na takiej zasadzie, że możecie poczuć te naświetlenie, ten strzał taki, w zależności od tego, jaki macie sami próg bólu, może być to dla Was bardziej lub mniej lub w ogóle odczuwalne lub nieodczuwalne, tak? Także tu przyciskając, będziecie jakby zwiększać stopień każdego następnego strzału o kolejną skalę. Ja nie jestem jakąś osobą, nie wiem, bezuczuciową, to akurat źle ujęte, ale mam dosyć wysoki swój próg bólu i ta skala pięciostopniowa w moim przypadku, ja tego nie odczułam. Owszem, nie do końca. Były dwa, trzy miejsca na moim ciele, w których jednak ten strzał był odczuwalny, czyli gdzieś jakieś podrażnienie na skórze po goleniu. Na takiej zasadzie. Bądź jeżeli macie jakąś maleńką krostkę, czy na przykład macie rozstępy na ciele i ta skóra jest jeszcze dosyć świeża w tych rozstępach, bądź nawet jeżeli one są już starsze, mimo wszystko ten strzał w jednym miejscu nie będzie dla Was w ogóle odczuwalny, w innym będzie odczuwalny, bardziej będzie to na zasadzie takiego ukłucia, troszeczkę takiej temperatury, ciepła, więc może to być gdzieś tam odczuwalne. Nie zawsze, przynajmniej ja nie odczułam tego jakoś bardzo. Przede wszystkim, no nie ma do tego zestawu żadnych okularów, które jakby miały chronić Wasze oczy przed tym błyskiem światła. Ten błysk jest dosyć mocny i ja, jeśli nie miałam okularów typowo przeznaczonych do tego typu urządzeń, choć
Tutaj nie ma zalecenia używania tego. Producent jest raczej zdania, że w momencie, kiedy to urządzenie jest dociśnięte do naszej skóry, nie będzie nas ten blask drażnił. Tu pod tym kątem akurat się nie mogę z tym zgodzić, bo ten blask jest naprawdę dosyć mocny, ten błysk całego tego światła jest mocny. Ja na przykład miałam ciemne okulary przeciwsłoneczne i to sporo łagodziło też całe te natężenie tego światła, które za każdym strzałem po prostu jest intensywne. Także to by było z mojej strony, że jeżeli zakupicie sobie coś takiego, a na przykład drażni Was ogólnie światło, to by było akurat dobre rozwiązanie, jeżeli zainwestowalibyście jeszcze dodatkowo w okulary, które chroniłyby Wasze oczy przed tego typu promieniami. Cóż więcej, na ten moment to jest to, czyli cała specyfikacja tego urządzenia. Jeszcze jest jedna rzecz, laser ma czujnik, czyli jeżeli nie będzie całkowicie przytknięty do Waszej skóry, on nie wypali. To nie jest na zasadzie, że on będzie strzelał jak szalony, czy jest przykryty, czy nie jest przykryty. Nie, on ma czujnik, jeżeli głowica nie będzie całkowicie zakryta, jeżeli będzie przestrzeń, on nie strzeli światłem, dopiero strzela, kiedy cała głowica jest przytknięta całkowicie do skóry, kiedy dotyka naszego ciała, jest zakryta w pełni, wtedy idzie pierwszy strzał. Tu radziłabym, żeby tego nie zakrywać. Tu jest wentylacja plus też jakby wejście do ładowania, wtyk do prądu dla tego urządzenia, dlatego że ono jest cały czas pod stałym napięciem. Tu jest jego wentylacja. Po dłuższym czasie pracy to urządzenie jest dosyć ciepłe, no ale ma silnik, ma lampę, więc będzie się nagrzewało, ale nie jest to takie nagrzewanie się, że będzie Was to parzyć, po prostu będziecie czuli, że urządzenie jest dosyć ciepłe. I to by było to większych jakby przeciwwskazań na to urządzenie. Nie ma, oprócz tego, że oczywiście, jeżeli macie jakieś silne zmiany skórne, jeżeli macie łuszczycę bądź nowotwory skórne po karmieniu jesteście w trakcie karmienia piersią, tak, lub w ciąży, nie zaleca się tego urządzenia, ale to częste przy tego typu właśnie zabawkach. Przerzucę Was do krótkiego filmiku, w którym zobaczycie też, jak używam tego cudu techniki. Jestem obecnie po drugiej serii tym urządzeniem. Na obecny moment jedyne, co u siebie zauważyłam, to to, że włoski spowolniły wzrost. Że już teraz po drugim użyciu moje włoski na nogach, czy w okolicach intymnych, czy pod pachami, tak, bo z tych części ciała głównie my kobiety raczej usuwamy owłosienie, po prostu kwestia wygody i higieny. Zauważyłam, że zmniejszył się ich wzrost, że nie muszę się tak często golić, jak musiałam to robić wcześniej i czułam się jak Sasquatch albo jakiś inny stwór lub chupacabra, że po prostu te włoski rosły bardzo szybko. Golenie maszynką, no niestety na ten moment i tak nadal muszę zgalać włoski maszynką, dlatego że nie może zostać włos nad skórą, dlatego że promień nie pójdzie w głąb cebulki włosa, którą właśnie ma uszkodzić i zwolnić jej wzrost, a z czasem zaprzestać całkowicie wzrostu włosa, a po prostu skupi się na tym włosku, który już wystaje z nad skóry i jakby po prostu go upali na tej zasadzie, że on będzie taki jakby przypalony. Po prostu wchodzi w głąb struktury włosa i łapie się tego takiego pigmentu, który tam jest w nim. Także zawsze ta skóra musi być całkowicie oczyszczona i ogolona, żeby można było przeprowadzić ten zabieg. Cóż więcej, myślę, że na ten moment to by było to. Po prostu zauważyłam
spowolnienie jakby wzrostu tego włosa. Oczywiście cały zabieg i ciąg tych zabiegów podejrzewam, że do pełnego jakby zatrzymania się wzrostu włosa, na co mam dużą nadzieję, będzie trwał dużo dłużej. Myślę, że nawet około 12 tygodni, więc jeżeli liczyliście na to, że to urządzenie zapewni Wam bardzo szybkie efekty i będziecie, nie wiem, w kilka tygodni, 3-4 tygodnie włosy przestaną Wam odrastać, a Wy będziecie się cieszyli idealnie gładką skórą i brakiem zarostu, to muszę Was niestety rozczarować, ale aż tak dobrze nie jest. To jednak potrzebuje czasu, dosyć sporo tego czasu. To jest troszeczkę bardzo męczące, jeżeli chodzi o to, ale czego się nie robi dla świętego spokoju, braku maszynki do golenia, tak, jestem się w stanie na to poświęcić. Update związany z tym urządzeniem będzie, no myślę, że dopiero koło świąt chyba nawet z mojej strony, czyli filmik pod tytułem Part 2 będzie dopiero gdzieś około Bożego Narodzenia, dlatego że chcę jakby w pełni sprawdzić, jak naprawdę będzie to działać i czy to jest warte. Na razie ciężko powiedzieć. Wiecie, to są dopiero 2 tygodnie, tu nie ma co za bardzo wydawać osądów, nie mogę powiedzieć nic więcej, poza tym, że po prostu widzę minimalną różnicę w tym, że włosy troszeczkę zwolniły swój wzrost i mniej się denerwuję, że muszę się często golić. To by było to. Także odsyłam Was do krótkiego filmiku, w którym zobaczycie, jak to urządzenie działa. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Także trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia, miłego weekendu, pięknej pogody. U nas wieje, aczkolwiek jest bardzo słonecznie, choć chłodno, no ale czego się spodziewać? No już przecież mamy jesień, tak? Kończy się nam rok i powiem Wam szczerze, że ten rok strzelił dosłownie jak z bicza. Ja nie spodziewałam się, ani ja, ani moja chyba rodzina, że ten rok zleci nam tak szybko. Fakt, że to był rok na wariackich papierach przez sytuację związaną z COVID-em. Wszyscy jakby byli tacy, wiecie, rozdrażnieni, zdekoncentrowani, troszeczkę przerażeni też tą całą sytuacją, ale na obecny moment myślę, że już to przerażenie raczej minęło. Obecnie raczej wygrywać zaczyna zdrowy rozsądek i to, że każdy bierze pod uwagę, że no, trzeba na siebie uważać i tyle, tak? Także i Wam życzę przede wszystkim dużo zdrowia i uważajcie na siebie i widzimy się w następnym filmiku. Także trzymajcie się, pa! Jak pokazywałam Wam wcześniej, tak wygląda to urządzenie. Tutaj mamy kabelek do ładowania. Podłączamy go tutaj, bo nie mogłam sobie poradzić jedną ręką. I tak, urządzenie jest już podłączone do prądu. Z tyłu pali się nasza zielona lampka kontrolna. Włączamy urządzenie. Jak słyszycie, już działa. I to jest teraz tak. Tym będziemy puszczać strzały. Tutaj jest ta skala 5-stopniowa. Teraz jest na jedynce. Spróbujemy najpierw tą jedynką. I tak. Urządzenie musi być przytknięte dobrze do skóry. Inaczej nie strzeli światłem lasera. I jeden strzał. I drugi strzał. Jak widzieliście, teraz jak tak zrobię, nie strzela, widzicie? Naciskam, nic się nie dzieje. Osobiście nie poczułam nic. Sprawdzimy dalej. Przyciskając ten sam przycisk z tyłu, zwiększamy tutaj na skali. Jesteśmy na dwójeczce. I jeszcze raz spróbujemy może bardziej tutaj. Czekajcie. Nic nie poczułam. Jeszcze raz zwiększymy. Nie można strzelać jakby w jedno i w to samo miejsce, nie?
Nic. Na trójce też nic nie czuję, żeby gdzieś tam jakiś był dyskomfort. Czwórka. Też nic, nic nie boli i jest totalnie bezbolesne. I piąty bieg. I także nic, dosłownie nic, żadnego jakiegoś takiego ciepła, ani nic z tych rzeczy nie poczułam. Ja wypróbuję to na praktycznie większości mojego ciała, czyli pachy, okolice bikini i nogi. Ale i też mam tutaj takie jak znamie i niestety, ale z niego wyrastają włoski, ja to nazywam szczurem. Także to też będę próbowała naświetlać. I tyle. Widzimy się za jakiś czas.